Bracia i siostry, wbrew pozorom jest dzisiaj wielu głosicieli różnych Ewangelii. Nie tylko tej, która pochodzi od jedynego Boga, ale wielu innych, fałszywych. W głoszeniu tej prawdziwej również mamy przykłady, choćby w internecie, wielu sprzeczności, które deformują obraz rzeczywistości. Kogo mamy słuchać? Od kogo się uczyć? Kościół katolicki i jego przekaz jest takim, jakie są jego dokumenty. Dlatego trzeba do nich sięgać, zamiast oglądać na przykład kolejny odcinek telenoweli, albo mimowolnie uczyć się na pamięć wciąż powtarzanej reklamy jakiegoś produktu. Tak, czytamy w Adhortacji Apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym Ewangelii Nuntiandi Pawła VI. Przepowiadanie, owo ustne głoszenie orędzia jest zawsze jak najbardziej potrzebne. Wiemy, że dzisiaj ludzie są już przesyceni mowami, bardzo często znudzeni słuchaniem, a co gorsza, nie czuli na słowa. Znamy też zdania wielu psychologów i socjologów, którzy utrzymują, że cywilizacja słowa jako nieskuteczna i nieużyteczna już się przeżyła. A obecnie następuje nowy styl życia, cywilizacja obrazu. Taki stan rzeczy łatwo podsuwa myśl, że do głoszenia Ewangelii trzeba stosować także świeże środki, jakimi dysponuje ta cywilizacja. Zresztą w tym kierunku już podjęto dobre i udane eksperymenty. Możemy je tylko pochwalić i zachęcić, aby te usiłowania coraz intensywniej prowadzić dalej. A niechęć wywołana dziś nadmiarem pustych mów i aktualność całkiem innych form przekazu społecznego nie powinna osłabiać mocy słów ani odebrać im zaufania. Słowo, jak czytamy w 42 numerze tego dokumentu, posiada swą wyższość i skuteczność, zwłaszcza gdy niesie z sobą moc Bożą. Z tego powodu i w naszych czasach zachowuje swą aktualność Pawłowe wiara rodzi się ze słyszenia. Słowo usłyszane prowadzi do wierzenia. Zatem zawsze będziemy głosić słowem, ale nie tylko. W drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian znajdujemy relacje z ewangelizacji świętego Pawła, który pisze tak: a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. W głoszeniu nie pozostajemy sami ze swoimi słabościami. Jest z nami moc Boża, z której mamy w wierze korzystać. Nieraz doświadczamy braku wiedzy przy przekazywaniu wiary. Dlatego potrzebujemy się wciąż doskonalić w szkole Jezusa, zdobywać wiedzę. Kościół nam to umożliwia poprzez publiczne głoszenie.
Jednak oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania i ważne przekazywanie Ewangelii prywatne, od osoby do osoby. Używał go bardzo często sam Pan, jak świadczą rozmowy z Nikodemem, Zacheuszem, Samarytanką, Szymonem Faryzeuszem. To samo czynili apostołowie. A czyż istnieje inna forma ewangelizowania niż przekazywanie drugiemu tego, czego samemu doświadczyło się co do wiary? Tak pyta Paweł VI w 46 numerze swojego dokumentu. Głoszenie Ewangelii to nie jest gładka droga. Pokolenia chrześcijan w ciągu 20 stuleci w różnych okresach czasu pokonywały przeszkody stojące naprzeciw tej powszechności misji. Z jednej strony sami głosiciele słowa pod różnymi pretekstami zacieśniali pole swojej akcji misyjnej. Dzisiaj też wynajdujemy sobie różne preteksty do ograniczenia misji ewangelizacyjnej. Z drugiej zaś ci, którym owi siewcy przepowiadali, często stawiali taki opór, że ludzką siłą nie można ich było przezwyciężyć. Wreszcie musimy wyznać z bólem serca, że działalność Kościoła poświęcona ewangelizacji bywała gwałtownie hamowana, jeśli nie całkiem udaremniana przez władze publiczne. I dzisiaj zdarza się, że głosicielom Słowa Bożego odmawia się ich praw, prześladuje się ich, uciska groźbami i tępi jedynie dlatego, że głoszą Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Ale mamy nadzieję na przyszłość, że pomimo tych bolesnych przeciwności w żadnej stronie świata nie zabraknie ruchliwej działalności tychże apostołów. Taką nadzieję wyraża błogosławiony papież. Mówi o ruchliwych apostołach. Bądźmy więc ruchliwymi ewangelizatorami. Kościół głosi Ewangelię aż po krańce świata, ale być może Twój kraniec świata znajduje się na drugim końcu Twojej ulicy. A może Twój najbliższy sąsiad go stanowi lub Twój krewny. Mamy siać ziarno Słowa Bożego. Bóg daje wzrost. Nie powinniśmy się zniechęcać, nie widząc tego wzrostu, tak szybko, jak chcielibyśmy go zobaczyć. Nie zniechęcajmy się niepowodzeniami, a nawet nie zniechęcajmy się zaplanowanymi prześladowaniami chrześcijan. Bo przecież z takimi mamy do czynienia.